Przyjechałem tutaj, aby zadać pan twierdzeniu, iż Polacy nie potrafią wspólnie obchodzić świąt narodowych, dlatego wybrałem uczestnictwo w Marszu Niepodległości, a nie w prezydenckiej chucpie. A dlaczego Marsz Prezydenta ci się nie podoba? Ponieważ jest to zbieranina urzędników, służbistów, mundurowych, a tutaj maszeruje moim zdaniem reprezentatywna siła narodu. Marsz Niepodległości! Duma! Duma! Narodowa duma! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Może oni tam jeszcze, wie pan, może tam jeszcze są, dlatego nam zablokowano. Mówi pan, oni mieli zakończyć przy... Nie wiadomo. Ale to nic nie będzie, wie pan, to nie będzie, bo jak doszliśmy dotąd, to już nic nie będzie. Tam próbowali troszeczkę. Niepodległa! Polska zawsze! Niepodległa! Polska zawsze! Niepodległa! Polska zawsze niepodległa! Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, na stolicę wodem, łączy się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, na stolicę wodem, łączy się z narodem. Ja mam teraz takie sursum corda, nie? Górę serca. Cezary! Daj to! Sięgnąć ci wyżej? Czekaj, tam. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Dobra, kto idzie, jak będzie pokój? A kurczę, leci cały skład. To prewencja leci. Skąd dalej? Z której strony? To było na telewizji. Pokazują, że leci. Aha, ale z której strony? Helikopter wszystko. Ja tu jakąś typę fasadę na prawo. Głowy kurwa. Głowy kurwa, dokładnie. To się pala kurwa. Masakra. Ale wiadomo skąd tu lecą, czy nie? Nieważne jest. Nie widać ich. Ja myślę, że Marsz już został właśnie stary zdelegalizowany. Nie ma takiej informacji jeszcze? Jeszcze nie, bo tu nie ma kurwa nikogo, tu nie ma ani tu straży. Jedziemy kurwa! Gdzie oni są? Ja pierdolę. Sorry.
być komuniści, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Nie widać was. Nie widać was, nie widać was. Kurwa, dobra. Dawaj, kurwa, ląduj. Nie no, to idę z wami. Będziesz dobrym dziennikarzem. Dzięki kurwa. Mam nadzieję, że żywym.
kurwa. Co to policja, łopata? Nie? Kurwa. Dawaj. A czy dziwia się, że to tak długo trwa wszystko? A patrz, a oni tam dokładają jeszcze. Czekaj, policja już jest. Cześć. Zaraz będą strzelać karabinkami. No podejrzewam. Z gumek. Co? Zaraz będą strzelać z gumek. Dobra, ja idę. Są trzy, czy nie? Są. No już są komunikaty, żeby się odsunąć. Tak, już ostrzegałem. Zaraz będą strzelać z karabinek. Z tyłu jest, Czarek. Ale słuchaj, nie było tam.
walka. Dobra, to po generali przyjaźni. No dobra. Idziemy? Czy jeśli chcecie uważać? Są tam. Miły widok, kurwa. Pani pasa. Andrzej, idziemy! Już? Pod generali pod tą białą reklamą zjadę. Ej, stary! To lepiej niż u nas kurwa na derbach. Jeszcze tutaj na dole, na szodzicie. Dobra, chodź, idziemy. Lepiej jest, co? Dawaj, Bolek, nie będę tu iść. Ej, teraz jak on wjedzie, to ja pierdolę być mokry, kurwa.
wy robicie? Białe kaski robią materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet. Ponadto policja wzywa dziennikarzy, przedstawicieli mediów oraz kobiety w ciąży o opuszczenie rejonu działań policji. Uwaga! Tu policja! Na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego. Postaci, pałek służbowych, tych środków obezwładniających, gumowych pocisków miotanych i środków chemicznych. Uprzedzam, policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej na szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków. W tej chwili z tego miejsca nie ma jak się wycofać. Jesteśmy między jednym a drugim kordonem policji. Dodatkowo z prawego skrzydła nadchodzą kolejne kompanie prewencji. Tak więc chyba najbezpieczniej będzie w tym lesie. Przedstawicieli mediów oraz kobiety w ciąży o opuszczenie rejonu działań policji. Uwaga! Tu policja! Na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek służbowych, wodnych środków obezwładniających, gumowych pocisków miotanych i środków chemicznych. Uprzedzam! Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej. Kilka osób próbuje obejść kordon policyjny od prawej strony. Wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia. Osoby postronne, posłów. Jednak kordon cały czas się przesuwa. Zobaczymy, co z tego będzie. Osoby posiadające immunitet. Ponadto policja wzywa dziennikarzy, przedstawicieli mediów oraz kobiety w ciąży o opuszczenie rejonu działań policji. A ten mrugający pan to rowerzysta. No, miła pora na późno jesienną przejażdżkę. Sorry, my to jakoś obejdziemy?
Policja używa armatki wodnej. Jesteśmy teraz na prawym skrzydle policyjnym. W zasadzie za chwilę przejdziemy na lewe skrzydło demonstrantów. Policja nadchodzi także z drugiej strony. Tak więc za chwilę naprawdę możemy być w potrzasku. Jesteśmy teraz między dwoma kordonami policji. Manifestacja wycofuje się w tą ulicę, ale my nie jesteśmy tam w stanie dobiec. Tak więc wycofujemy się na prawo. Tu czeka już kilka osób odciętych od końca pochodu. Jak za komuny, kurwa, się zakomujecie, jebane kurwy! Policja teraz z dwóch stron zamyka koniec pochodu, a więc jesteśmy odcięci od Marszu Niepodległości. Z tyłu natomiast nadciągałem kolejne kompanie prewencji. Jak widzimy, po dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu minutach pożaru pod ambasadą Federacji Rosyjskiej, kiedy nie było ani policji, ani straży pożarnej, teraz ściągnięte są bardzo, bardzo duże siły, które podążają za końcem Marszu Niepodległości, jednocześnie odcinając wielu uczestników od końca pochodu. My jesteśmy dokładnie teraz na skrzyżowaniu spacerowej i belwederskiej, w miejscu, gdzie Marsz Niepodległości miał dokonać ostrego zakrętu i skierować się ku północy. Widzimy, że z marszu w stronę policjantów leciały kamienie. My teraz posuwamy się za kordonem. To zdaje się autokar więzienny dla ewentualnych zatrzymanych. Dobrze. Nie będziemy podchodzić zbyt blisko. Utrzymujemy pewien dystans od kordonu policyjnego, choć jak widać za nami kolejne oddziały prewencji, armatka wodna. No już naprawdę nie wiem, gdzie się wycofywać. Thank you.
spróbuję to jeszcze teraz pokazać. Mecz rozpoczął się w tym miejscu. Szliśmy ulicą Marszałkowską, Waryńskiego, Rondo Jazdy Polskiej, Waryńskiego, później Spacerową, tu gdzieś w tym rejonie jest ambasada, gdzieś w tym rejonie jest ambasada rosyjska, tu zaczęły się zamieszki, przed chwilą byliśmy na rogu Spacerowej i Belwederskiej. No i teraz się przebijamy w górę Belwederską, Ujazdowskie. Tutaj ma być koniec marszu. Ale nie wiem, czy uda nam się tam dojść. W tej chwili policja zabezpiecza swoje tyły. Tak więc już na pewno nie dołączymy do Marszu Niepodległości. Mamy teraz godzinę 17:38. Dobra, spróbuję przebić się jakoś prawą stroną. Na razie wyłączę nagranie. Są też i pierwsi zatrzymani trafiający do autobusu aresztu. Przede mną ekipa telewizyjna, a cała droga na wprost jest zablokowana. Jedyna droga to w prawo przez płot, a więc idziemy. Teraz na równoległy do Belwederskiej i Aleje Ujazdowskich. Oj, ale to wygląda na zamknięty plac. Chyba tam. Chyba trzeba wszystko obejść. No to zablokowali całe to i... No zgadza się, zgadza. No ale chcą mieć tyły bezpieczne. No tak. Ale trzeba chyba to wszystko, tu chyba w lewo będzie jakieś przejście. Ja podejrzewam, że jak to przerwę zamknięty, że będziemy musieli jakąś tą bramę przestać jechać. No to wyjść, brama tam, kurde. No. Lewo, lewo. O! Jest płotek. Czekaj, my teraz jesteśmy na równi z kordonem. Nagranie niestety przerwało się w momencie przeskakiwania, ale już jesteśmy, ale jesteśmy na równi z policją. To nic, to patrzymy w takim razie jeszcze raz na mapę, gdzie my w ogóle jesteśmy. Lądowa. Thank you.
Lądowa jest parkowa. Parkową i parkową ominiemy kordon. TVP nadaje na żywo, my to potem zmontujemy. Tymczasem skręcamy w Sulkiewicza, starając się cały czas obejść kordon policyjny. Marsz według doniesień medialnych jest rozwiązany, natomiast i tak grupa ludzi idzie cały czas do przodu. W tej chwili z relacji kolegów są przy pomniku Dmowskiego i zmierzają prawdopodobnie na Agrykole. Zresztą w końcu ulicy widać marsz, ale widać też białe kaski, tak więc bardzo możliwe, że znów natkniemy się na kordon. Przechodnie potwierdzają, marsz rozwiązany. Policja kordonem otoczyła demonstrujących. Kto chce, może marsz opuścić. Natomiast nikomu chyba już nie uda się dostać do środka. Jeszcze tylko połączenie z kolegami, co oni w tej chwili robią. Halo, cześć Czarek. Cześć, idziesz do tego, do Tira. Przechodzisz do niego, do Tira w stronę centrum. Słuchaj, jest informacja, marsz jest rozwiązany. Wiem. A odgrodzili was, czy idziecie dalej? Nie, my jesteśmy przy Agrykoli już. Przy Agrykoli, tak? Tak, ale nie idziemy na Agrykole. Okej, dobra, ale ja się tu nie przecisnę. Ja tu nie przejdę, bo policja odgradza. Dobra. I wygania ludzi. My tam też będziemy, wróć do centrum. Wróć do centrum, okej? Okej, dobra, wracam. A kaj dokładnie do centrum? Nie wiem, chociażby na ten plac. Co? Nie, pod Pałac Kultury i Nauki? Możesz być, tak, może być. Jak będziesz gdzieś niedaleko, to będziesz znać, okej? Okej, dobra, dzięki. Dobra, no, cześć. A więc jak dla nas tutaj marsz się zakończył się na ulicy Sulkiewicza. Ja w takim razie wracam do centrum. Więc wracamy sobie teraz z Sulkiewicza przez Parkową, skrzyżowanie spacerowej i Belwederskiej koło ambasady rosyjskiej. W międzyczasie jeszcze drobna pomoc udzielona grupie Węgrów, którzy chcieli się jakoś dostać do swojej ambasady na ulicy Fryderyka Chopina. Jest miły, jesienny, nawet ciepły wieczór. Nad nami słychać śmigłowiec policyjny. Na Belwederskiej nie za dużo się zmieniło. Autobus aresztuje stoi mniej więcej w tym samym miejscu. A za marszem zostały grupki osób, które w zasadzie chyba nie wiedzą, co ze sobą za bardzo zrobić. Czy będzie można przejść do przodu, czy iść do tyłu. Póki co czekają. Na drodze tymczasem ślady walki końca marszu z policją. Samochody przejeżdżają teraz przy ambasadzie rosyjskiej, a tyle zostało z tego, wydałoby się, bardzo groźnego pożaru. To pierwsze miejsce, drugie miejsce z boku, gdzie podpalono śmieci.
dalszy ciąg policyjnego tanga. Kolejne samochody zmierzają w stronę Marszu Niepodległości. A tutaj widzimy przemieszczający się oddział prewencji. Oddziały prewencji na Alei Szucha. Aleja Szucha dochodzi do Agrykoli, tak więc można podejrzewać, że są to oddziały odwodowe, które mają wspomagać ewentualną akcję. Tymczasem centrum coraz bliżej. Idę Marszałkowską, jestem na wysokości ulicy Litewskiej, tymczasem w przodzie dość silne odgłosy huku petard. I jak widać, natychmiastowo zmotoryzowane oddziały policji bez skojarzenia udają się w tamto miejsce. Tak więc zobaczymy, czy uda nam się Marszałkowską przebić do centrum. Tymczasem Aleją Armii Ludowej tłum po obu stronach wraca z Agrykoli. No niestety w tej chwili nie mam informacji o tym, jak przebiegła dalsza część Marszu Niepodległości w tym miejscu. Tymczasem Plac Zbawiciela świadkiem kolejnego przemieszczania się odwodów prewencji. Policja jedzie w Marszałkowską, a więc dokładnie tam, gdzie chce się udać. Jeden konwój policyjny, drugi konwój policyjny, a wszyscy skręcają w ulicę Piękną, a więc w okolice Sejmu, szeroko pojęte okolice parlamentu. Przeszliśmy tylko przez pasy, w tym miejscu właśnie policjanci wychodzą ze swoich wozów i będą formować kolumnę marszową. Teraz na Mokotowskiej. Koledzy mówili, że są na De Gaulle'a, jednak zmienili zdanie i idą w kierunku Ronda Domowskiego, tak więc mały slalom po ulicach Warszawy. Muszę się trochę pośpieszyć, ponieważ pociąg za niedługo, tak więc to jest póki co koniec relacji z 11 listopada z ulic Warszawy.